Katarzyna Cichopek, 41 l. Dostała pracę w USA i niedługo wyrusza za ocen. Na jakiś czas rozstaje się z widzami. Pytania na śniadanie w TVP oraz ze swoim narzeczonym Maciejem Kurzajewskim. Nim to nastąpi, para korzysta ze wspólnych chwil. W piątek bawili się na urodzinach Mai Włoszczowskiej. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w sobotę znaleźli czas, by wziąć udział w gali związanej z drugą edycją kampanii Badaj się regularnie. Ma ona na celu zachęcanie Polaków do dbania o zdrowie, a przede wszystkim do regularnych wizyt u lekarzy i specjalistów. Gospodarze pytania na śniadanie chętnie promują zdrowy styl życia. Prezenter jako dziennikarz sportowy jest szczególnie zainteresowany tematem aktywności fizycznej. Katarzyna Cichopek, której podczas sobotniego eventu towarzyszył Maciej Kurzejewski, na ściance zaprezentowała się w błyszczącym, srebrnym garniturze z luźnymi spodniami typu szwedy, które są hitem ostatniego sezonu. Na imprezie promującej zdrowie nie zabrakło też Julii Kamińskiej, Aleksandra Hamkało, Lenki Klimentowej i Jana Klimenta, Klaudii Halejcio, Kamili Kamińskiej oraz Michała Majera. Lenka Klimentowa postawiła na koronkową kreację. Zaś Klaudia chaleciła na pióra. Ta druga miała krótką czarną sukienkę i kozaki. Podobnie małą czarną założyła Kamila Kamińska. Aleksandra Hamkało też postanowiła zaprezentować się w czarnej sukience. Jednak jej kreacja nie była tak kusa, jak poprzedniczek. Julia Kamińska poszła za trendami i wystąpiła w czarnych szwedach. Zobacz też.